Panie i panowie, dostaję wiaderko na głowę. Oficjalnie. Jedziemy na wyprawę, zobaczcie jak jesteśmy zapakowani. Proszę bardzo. Jedziemy na spławik, 12 gram. Do zobaczenia. Jedziemy, może nie po życiówkę, ale jedziemy po 20. Tak jest. Także trzymajcie kciuki za nas, bo z tego na pewno pojawi się piękny film. Mam nadzieję, że bajecznie duże ryby będą. Jesteśmy na uroczysku karpiowym. Siema, siema. Na stanowisku numer 7. Siódemeczka. Także robimy losowanie, kto będzie z prawej, a kto z lewej strony. Wygrany wybiera prawą stronę, tak? Tak, no pewnie, że orzeł, ja to jestem, wiesz, orzeł. Orzeł. Dziękuję. Prawa strona moja. No to ja lewa. A oto Kamila ze stawy. Kamil łowi na 3 wędki. A ja łowię na 2 wędki. Bo nie mam 3 sygnalizatorów. Siema. Moja druga zanęta słodka. Baza to będzie orzech tygrysi. Zobacz jaki orzech tygrysi. O pani. Dwie brzeczki. Na łowisku nie można używać kukurydzy, więc idzie kukurydziany pelet. Ale kupiliśmy z Mariuszem, jadąc na łowisko w sklepie, po takim peleciku ananasik 2 mm. Damy jeszcze bananowe kulki. Damy 2 garstki, 3 garstki. Zalejemy bananem. Tak to się prezentuje, a tam Karmin ma jeszcze drugi zestaw, a gdzie masz ten drugi? Drugi zestaw, na śmierdząco, konopia, kulki squidowe, zalane wszystko squidem i jeszcze jest pelet Aler Aqua. Jedziemy! Ha, ha. Ja chciałem tylko dodać, że ja tym razem jestem nieprzygotowany, mam tylko swoje kulki. Masz aż swoje kulki? Tak, no ale dobra, to jest szprotka chyba z truskawką. Zobaczcie, tutaj profesjonalista. Jeszcze pokruszymy trochę, żeby lepiej pracowało. Ciach. A u mnie? A u mnie na wodę? Nie no dobra, muszę coś zrobić, bo trochę lipa. Dobra, pierwszy zestaw. Idzie na Loba Krigu. Tenji Squid. Z Bolseną, pop-upem, bałwanek. Setny 110 metr. Dwie łyżeczki. Więcej się chyba nie zmieści. Dwie łyżeczki. Starczy. I lecimy. Moja łódeczka już się szykuje. Ale dmucha. Woda przed chwilą miała 11 stopni. Przez ten wiatr już się odchłodziła. Ma 11. Przy powierzchni. 12. U mnie idzie bardzo delikatnie dzisiaj. Czyli troszeczkę kulek, troszkę peletu. No i jutro jak staniemy, to będziemy kombinować, bo dzisiaj to mi się nie chce, jest zimno. No i mamy pierwsze branie. Kamil rzucił wszystko. Kiełbasa wstawiłem na grilla przed chwilką. To ta, co moją łódeczką wywoziłeś? 180 metr, najdalej. Ale to moja? Moja łódeczka była tu? Tak. To dawaj, ja holuję. No dobra, zobaczymy co jest. Tylko, że gdzie jest podbierak? Tam jest przy kołysce. Jest podbierak.
Także zaczyna się coś dziać. Na co? Popeczek z tym? Tak, słodki popek. Nie, sam popek. Zobaczycie, jak będzie lany. A będzie lany, obiecuję. Lana de la Rey. On ma karpia jakiego ty masz? A, nie! Karpia to, karpia to, karpia ma dużego, ale mam nadzieję, że to będzie amur. Tylko jak ja tutaj pobiorę to? Tutaj. Poczekaj, to na razie nie ma co zapeszać, bo to jest jeszcze, wiesz, kawał drogi. 3 godziny później. Ale możemy, możemy ocenić pracę wędki. Co? Zimno jest jak cholera. Znaczy się zimno. No zimno jest. No jest chłodno. Chłodno jest, wiatr bardzo duży wieje. Nie mogliśmy za bardzo wywieźć, bo tak wiało, ale już troszeczkę już jest lepiej. Także będzie pierwsza rybka u Kamila. Niech pan dnia przed zachodem chłodno. Ale już jest! Także, ale branie było, to się było nie... branie, adrenalina jest. Kiełbasa w piachu jest rzucona. Nie, jest piachu, jest wszystko położone na grill. Mam nadzieję, że będzie duża ta rybka. Dobra, ustawimy tutaj. Dobra, wrócimy zresztą, wrócimy później, jak będzie rybka. No to myślę, że 20 jest jak nic. Zobaczcie, jaki bydlak. Stary, to jest Z24. Nie ma. Obstawia, wiesz ile? 21. 24. Nie, no 20, 23. Dobra. Przyniesiesz slinga? Przyniosę. Dobra, zaraz wrócimy. Golna warga. Ale jest on, Kamil. On jest normalnie jak mój giger. Jaki na żarty. Czekaj, że wezmę tylko wędkę. Kilo 400 jest worek, tak? Tak, kilo 400 ważyliśmy przed chwilą, mokry worek. Uwaga. 20. Kilo. 23. Tak jest! Ja. Knockout, kurczę, będziesz lady, kochany. Dobra. Zobaczcie, jaka biłka. 23 kilo. Przepiękny karpiszon. Wielki, gruby autołowca, który zaraz zostanie zlany. Dobra, słuchajcie, 23 kilo, minęło dosłownie półtorej, nawet chyba niecałe półtorej godziny od wywózki. Wwoziliśmy 18, jest 19:20, więc godzina powiedzmy od wywózki jest. Pierwszy to jaki? 23 kilo. Podnieś go. Ale mam kałdun, człowieku. Uroczysko karpiowe rządzi. Dobra, zaczekaj, bo teraz musi ktoś tu dostać wior na głowę. Nie daruję, a czapkę chcesz mieć? Chcę. Zaczekaj. Nagrywa jeszcze. Się, dobra, nagrywa. Ciężki. Także, panie i panowie, moment. Panie i panowie, dostaję wiaderko na głowę. Oficjalnie. Dzięki. Dawaj drugie. 20, to 2 mają być. Wypuszczamy.
Niech pamięta tą chwilę. Piękna rybka. Zobaczcie. Ale gruby. Tu jest kolega. Tak jest! Nie się przebrać. Trochę nam się kiełbasy spaliły. Ty nie otwieraj mi teraz, bo kurwa przez... Te. Co on tu robi? Idziemy z zestawem moim, kurno, trochę zachlapał. Jak się czujesz? Proszę, zobaczcie jakie warunki. Zmęczyłem się trochę, podnosząc go. Musiałem sobie założyć czapkę zimową. Tak, bo nie darowałem, on musiał być zlany. Bo jest bardzo zimno, uwierzcie. Ale wszystko będzie na filmie. Także... No myślę, że tu będzie... Już będzie dobry film. Bo jest piękna ryba. No zresztą jest wypad z Kamilem. Nareszcie siadło coś. Nareszcie. Ostatnio kiedy? Rok temu się widzieliśmy? No. Na rybach? Rok temu i zjechaliśmy o Blanku. A dzisiaj jednak... Role się odwracają. No mam nadzieję, że ja też tu coś złapię. Dobra, widzimy się potem. Nara. Mamy kolejną rybkę. Godzina 21:30. No ile obstawiasz? Obstawiam 6 kilo. No ja obstawiam... No 6,5. Sling 1,400 kg. Poczekaj. No. No mówiłem, że... Taka ósemeczka niecała. Ósemeczka. No, 9,375. No to 1,400 kg, no to ósemeczka. No. Ósemeczka. Możemy go pokazać jeszcze. No. Albo drugie branie na żywo. Drugie branie na żywo, zaprezentuj może rybkę. Ósemeczka. Nie widzę gdzie jesteś. A tutaj, dobra. Szłamny. Nie ruszaj. Czekaj. Bardzo ładny karpik. Dobra. Zrób fotkę jeszcze i bierzemy tam drugie branie. Spokojnie popłynęło, nie? Ładnie, no. To co? To podciągniesz sobie? Ale myślałem, że podciągniesz, a ty ściągasz. Kolejna życiówka. Tym razem... Leszcz, ale jaki leszczku. Leszcz jak karp. 3 kilo? No ja obstawiam ze 4 kilo. Wypuszczamy. Jak to leszcz. Świruje, że nie żyje. No. Odatnij go. Chodźcie, że wypuszczamy masę ryby, ty. Weź tego leszcza. O. Ale jechał, co? No jechał. Szkoda, że nie nagrałem. Ty przyniesiesz mi kurtkę? Tak mi zimno. Zobaczymy. No ja obstawiam wagę. Może być 20. No myślę, że może być 20. Chociaż może troszkę brakować, ale... Porównamy go do tego, co ja go złapałem ostatnim razem, jak byłem na uroczysku. Kilo 400 odejmujemy, tak? Tak. Zabraknie. 20. 19600, tak? 19600. Haha, 19600. To teraz tak naprawdę to jest pepe twoje pełnomorskiego. Pełnomorskiego. Dobra, nie będziemy cię lali. Nie no. Kolejna piękna ryba. 19600. No ciekawy jestem bardzo, czy to nie jest ten sam, co go złapałem. Jak ostatnio tu byłem na uroczysku, też ważył 19600. No i co? Zadowolony chyba, co? Bajka jest. Odjazd był piękny. Piękny odjazd. Kurczę, no jest po prostu... Kołowrotek się palił.
No szkoda, że nie nagrałem. Jutro sesja. Nie zdążyłem. Jutro zostawimy go do sesji, więc pójdzie sobie do slinga. Tak, odpocząć. Dobra. Do jutra, dzięki. Warto 30. Obudziła mnie rola, ale ryba poszła w zaczep. Ściągnąłem przy okazji swoją drugą wędkę. No i Kamil też ściągnął. Także wyłożę zestawik i zobaczymy. No niestety chyba któryś z sąsiadów 3 stanowiska dalej wozi w tą stronę, bo my... No ale to nic nie zrobimy. Idziemy spać chyba, nie? Przewiózłbym Kamilowi zestaw, ale no nie wiem, czy on chce, czy nie. Rybka wypoczęła. Zaraz będzie szal. Nie będzie łatwo. No, jest mega wypoczęta. Jeszcze raz pokażemy. 19600. Ranie o 23. 150 metr. No i pop-up squidowy na ronie rigu. 15 mm. I tak to wygląda. Stanowisko numer 7. Zdrowa rybka. Piękna. Coś się wybierze. Ostatnie spojrzenie. Spójrzmy się. Pięknie. Dzięki. Widzimy się przy następnej. Dzięki, Mariusz. Będzie jajeczniczka. Czerwona cebulka. Zwykła i na bogato, na kabanosach. Kabanos tarczyński. Lokowanie produktu. Zalane to wszystko dipem. Podjada, nie mogę się doczekać. Podjada kabanosy. Co dodajesz? Pieprz czarny, mielony. Odmierzone. Może program kulinarny założymy. Dzień dobry, witajcie w mojej kuchni. Jesteśmy na uroczysku karpiowym, gdzie serwujemy, jakże znamo wszystkim, jajecznicę. Dobra, kończymy i zaczynamy jeść. Także smacznego wam też życzę. I widzimy się przy rybie. Pora na kawkę. Jeszcze może trochę dosypiemy. Dobra, będzie z chłopczykiem. Nie wiem, czy nie będzie teraz za mocno trochę, ale...
nasza baza i zaraz będziemy robili drugie śniadanie? Nie, tam śniadanie, śniadanie dla ryb. Siemaneczko, a więc tak, robimy zestaw, tym razem się troszkę przygotuję. Kulki moje, szprotka, mielimy. Ciekawe, czy w ogóle coś będzie słychać, bo mamy bardzo duży wiatr. Dodamy wątroby do tego. Pięknie się mieli. Dodam jeszcze tylko, że to są moje naturalne kulki, które sam robię. I dodamy jeszcze do tego. Kulka już jest bardziej twarda. Panie Kamilku, pokaż, poprosimy. Bliżonko zobaczymy. Pięknie. Dodamy jeszcze kulek wątrobowych moich. Dodamy całych szprotek, tych szprotek z przyprawami. Do tego wszystkiego zmienimy tylko to. Dodamy peletu. I to wszystko zalejemy Hot Demonem, moim ulubionym specyfikiem. Co, zaufamy Wojtkowi? Co to można? Punkt G. Pozdrowienia dla mojego nauczyciela, na którym kiedyś się wzorowałem. Pozdrawiam cię, Wojciechu. Może kiedyś wspólnie pojedziemy na zasad? Na Ontario. Jeszcze dodamy takiego peletu malutkiego. Akurat na zawody mi się rozpuści. Dobra, robimy zestaw słodki, czekolada pomarańcza i do tego dodamy Bandita truskawkę. Jedziesz? Jadę! A więc tak! Hot strawberry od Bandita. Dodajemy do tego przymielonego. Cyk, lecimy. Koniec. Skończyło się. Ale mamy jeszcze do tego porzeczkę. Mamy do tego jeszcze porzeczkę. Jeżdża porzeczka. Yeah. Znaczy bum. Bum. Wjechała. Ale do tego jeszcze mamy czekoladę pomarańczę. Bum! I cyk! Jest! Do tego dodamy jeszcze. No co będziemy żałować? Damy jeszcze pelecik. Od Krio. Cyk. Znaczy, że to nie jest to, tylko to jest Method Mix. Ta metodę, na którą nie łowię. Ojej, brzydki kolor wyszedł. Dobra. Damy trochę taktyki. A to wszystko zalejemy cukrem. Tak, taką tu pół kilo cukru było. Jak można cukier dodawać, ja nie wiem, ale się dowiem. No i teraz tajnego specyfiku, żeby się zmieszał i był bardzo słodziutki. Ja was winę palce. Ktoś zamawiał wodę z malinowym sokiem. Proszę bardzo. Yeah. Jeszcze dodamy takiego karmelowego, co ja robiłem. Pokaż się, Kamilu. Pokaż się jako nagrywający. Mamy barmana. Ręce wyćwiczone. Kamil, a zaśpiewaj to, co śpiewałeś, to baby. Baby. Ale pokaż się, zaśpiewaj. Ale nie znam tego. Ale przecież śpiewałeś. Tylko jedno słowo znam.
No dobra, to zaśpiewaj tak ten, do, dla widzów. No zrób to. Nie będę śpiewał. Zrób to dla nas. Na 10 tysięcy subskrypcji Kamil zaśpiewa. Towar nie może się zmarnować, pamiętajcie. I jeszcze dodamy mojej pasty truskawkowej. Jak już się bawić, to się bawić. To jest do oblepiania ciężarków, ale... Dobra, robimy zanętę na noc. Słodko mam jeszcze, ale dorobimy śmierdziuszka. Jako baza konopie. Dodamy resztkę kulek squidowych. Dodamy resztkę squida. Zmielimy dwie garstki squida. Lepszego aromatu. Do tego damy pelet drobny i troszkę grubszego. I to wszystko zalejemy squidem. Mieszamy. Tak wygląda mieszaneczka. Zwycięskiego składu się nie zmienia. To co, wywozimy? Może najpierw yerba mate się napije. To pij i... Bo jest pół do szóstej. Trzeba wywieźć na nas, nie? Tylko zwycięstwo. Nie no, zobaczymy. Jedziemy na takie zestawy. 19:43. A Mariusz holuje? Miejmy nadzieję, że coś to jest. Ale to już jest chyba blisko. Nie wpadnie tylko z tym do wody. Jeszcze jest daleko, widzę żyłkę. Ty to będzie lecz. Też tak myślałem na początku. Co obstawiasz, Mariusz? Leszcz. Ja obstawiam konia. Daj Boże, żebym cokolwiek zobaczył. Tak, tak, wiadomo. Zawsze się tak mówi. No kok coś tam kopie, ale... Ale to są miękkie wędki, wiesz? Wędka się pięknie gnie. Coś nie chcę powiedzieć, albo ten, albo jesiot. Zobaczymy. Jeszcze troszkę ma. Oj, kopie, kopie. To nie jest leszcz, Mariusz. Bo to duży leszcz. To jest duży leszcz. Się wjeżdża. Nie no, żartuję, mam nadzieję, że nie leszcz. Za bardzo kopie, nie podoba się to. Sprawdzę, podbierać tak jest. Szarpie, wiesz? Jest gotowy. O ile to może później dogramy, co? Bo to jest sprawa życia lub śmierci. Dobra, wracamy za moment. Dobro. Perfekto! Czekaj. Kurwa jest! Nareszcie! Tak jest, kurde! Chociaż jedna sztuka. Bajka, zobaczcie. Jest gard. Gratulacje. Dziękuję. Doczekałeś. Mały, bo mały, ale jest. Nie jest taki mały. Dobra, chociaż jesteś. Cześć kochany. Chyba się wypiął.
Najpierw go zważę. Worek kilo 400 włączona jest waga. Kilo 400 worek, waga wyzerowana. Ja daję mu 15. 15. Ja tak mu daję 15. Czyli to jest 17. 16,650. 16. 16,650. Brawo, Mariusz. Dobrej 16. Brawo. Dziękuję. Tak? 16,650. Zaczekaj, kurde. Chcę odpływać. Jeszcze jaki chwilkę. Jaki ma ogonek ty. Jeszcze chwilkę mały. Tak jakiś. Czekaj. Pięknie. Łowca. Tak jest. Super. 16,650, tak? Tak, 16,650. Boże. Chociaż jeden. Ale jest. Dobra. Ale góry w tle. Zobaczcie. To jest właśnie uroczysko karpiowe. Kto nie był, tego zapraszam, bo jest pięknie. Ja też potwierdzam, że jest pięknie. Brawo. Dobra. Wypuszczamy. Zaczekaj, 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 zaczekaj. Popadł w łasku. Popłynął. Yeah. Brawo. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze zobaczcie, ja wam pokażę, przy jakiej scenerii to wszystko się odbyło. Kamil tak daleko wywozi, że musi używać lornetki, zobaczcie. Używa lornetki, żeby zobaczyć, gdzie jest łódka. 3 km normalnie wywiózł. A łódka jest. A łódka jest gdzieś tam. Dobra, ja tak naprawdę jej nie widzę. Bo teraz kaczki na nią płyną. Lecą. Także polecamy łódkę Boatman, dodawane w zestawie z lornetką. Nie bój się, Jerzyku. Mój brat. Przecież ja jestem Jerzyk. Zobacz. I tu mordka. Kawojeża, nie? Zobacz, patrz. Teraz nie będzie wiedział, gdzie iść. Dobra, niech idzie. Idź, Jerzyk. Malutki karpik, chyba tak? Taki malutki. No co? No co ty, stary? Get in! Mamy go, prezesie. Jest kolejny słoń. Będzie druga drugie dwudziodychy. Jasny gwint. To nie? No. Kilo 400 worek. 21,5. Ja. 21,600 prawie. 21,550. Co to? To nawet nie wstaje. Nie. Tak byleż walczył? Następny koń. Ty, jak jedzie? Chyba to nie leszcz. Chyba nie.
Ale branie chimeryczne bardzo. Może to ta 30. 30 na potrzeby filmu. Bar, zobacz. Nie, nic nie mogę zrobić. A bo ta 50 tego. 60? No. 4:20. Przymknąłem oko dosłownie. A ja nie przymknąłem, bo siedziałem na Facebooku. Tak? Daleko to jest? 160. Dobra, ściągaj, to wychodzę. Kurde, tak cieplutko było. Mamy jej siotra. Nie da Kamilek pospać. Czekaj, mi się wybije w parę. O, dobra, jest. Nie, 13. 11600. No. Nie pośpimy dzisiaj. No i coś powiedz do widzów. Dedykuję Adasiowi. Pozdrawiam. Synka. Jesiot 11600, tak? No. Godzina 4 rano. Zdążyliśmy się położyć. Nie pośpimy, tak. Zdążyliśmy się położyć po Tarnołyskim. Dobra, wypuszczamy, co? Dobra, jeszcze poczekaj. 3 razy go natlenię. Pamiętajcie, żeby natlenić się siotra. I nie za ogon, pamiętajcie. Nie za ogon. O, już będzie chciał iść. Macha ogonem także. Dzięki. Idziemy spać? Czy nie? Czy się nie opłaca? No chyba wywozisz, tak? Tak. Gdzie masz urodzinową po prostu zasiadkę. On miał urodziny. Które? 30. Teraz zaśpiewaj biklamoty i idę spać. Ty to robisz lepiej. Dawaj. Jak idziesz spać, jak za godzinę musimy stać? No dawaj, zaśpiewaj biklamoty. Kamil, tak ładnie śpiewasz, jak kamery nie ma. Już i tak jest pięknie. It's beautiful. Dobra. Wracaj, maleńka. No i co, kładziemy się spać na godzinę. I już. Czekamy, może coś jeszcze odjedzie. Idziemy budzić. Mnie nagrywa. Jaki jesteś pący. Jaki śpiący. Królewicz. Za pół godziny może, co? Królewicz śpi. No ja już wstałem. Musisz wstawać. Nie muszę. Wcale nie muszę. Musisz wstawać. Mogę się pakować o 10. Oni sobie przyjdą, nie chcę to siedzą. Musisz wstawać. Zaraz wstanę. Jeszcze 10 minut. Albo tak jak ten, jak małe dzieci, wiesz. 10 minut jeszcze. To znak, że coś się będzie działo. A co się będzie działo? Zobaczycie. Kamilek, co będzie się działo? Sesja zdjęciowa Kamilka. Przy ładnej pogodzie. Zaczniemy od przystawki. A co tutaj jest? No ładny. Taka 11, która ma godzinę 8, tak? Branie dosłownie pół godziny temu. Poszedłem się wykąpać, a Kamil dzwoni, mówi, mamie siotra. Dinozaur. Ale on jest bez oka, tak? Jeszcze nie widziałem, z tej strony. A nie, dobra, ma oko. Ale śmieszne. No ładny ten dinozaur jest. Zobacz. Zdarzenie. Kółka. A teraz przyszła pora
na to maleństwo. To co? Wyciągamy, tak? No wyciągaj, wyciągaj. No i co? Zobaczcie, siedzę sobie na pomoście. Czekam aż Kamil rybkę wyciągnie, aż się boję, bo się cały wykąpałem, a tu za chwilę będę cały mokry. No ale dobra, no czego się nie robi dla kolegi, nie? Już prawie. Mogliśmy zrobić to o czwartej. Mogliśmy. Wyżej ogol. Dobra. No proszę, powiedz trochę coś. 21500. Znowu mały popek. A nie, teraz był bałwanek. Na bałwanka w końcu wziął. Branie o godzinie trzeciej. Po trzeciej parę minut. Rola niesamowita. Jest. Przepiękny. Przepiękny pełnołuski. To Kamila PB pełnołuskiego, ale... Ale już chyba nie będziemy go lać, nie? No, raczej nie. Dam mu chwilę odpocząć. Jeszcze raz, 21500. Godnie wypuścić go z wody. No, już to wracam, zobacz. Poszedł. Tak jest. Tylko nie, myślałem, że mnie chlapniesz. Gratulacje. Dzięki. Wyłaź z tego dołka. Teraz przepłyń się. Siemaneczko, to znowu ja. Możecie mi powiedzieć w komentarzach, kto z was pije yerba mate. Ja zamiast kawki piję yerbę, także polecam, w smaku, no w smaku to smakuje jak trawa. Znaczy się trawa taka zmielona, nie taka jak myślicie. Także sypiemy tyle. To jest Matero. Matero jest z drzewa Palo Santo, a to jest Bombilla. Wkręcamy i podlewamy wodą i pijemy cały czas dolewając wodę. No i co, zaczynamy? No zaczynaj, gospodarz. Także siemaneczko. Cześć wam. W ogóle dzięki, że jesteście z nami na kanale. Cieszę się bardzo, że subskrybujecie mój kanał. No i ogólnie, że jesteście na TikToku. A więc tak, przyjechaliśmy sobie na uroczysko karpiowe. No i może Kamil niech opowie, bo to on jest dzisiaj gwiazdą tego wieczoru. Ja ogólnie jestem pierwszy raz. Nie nastawiałem się jakoś bardzo na wyniki. No cóż, no chciałem złowić karpia, tak? Chociaż jednego. Udało się fajnie połowić. Nie wiem, opowiedzieć, co tam złowiliśmy? No opowiadaj, pewnie, że tak. No to tak, no ogólnie zaczęliśmy w ogóle wędkowanie, tak, ogólnie przyjechaliśmy tutaj na dwie doby, tak? Zaczęliśmy o godzinie 14-15 się rozkładać. O godzinie gdzieś 18 mieliśmy, 17-18 mieliśmy już zestawy w wodzie. Bardzo mocno wiało. Zasypaliśmy miejscówki. No i cóż, tak naprawdę po półtorej godzinie był odjazd na mojej wędce. No i naszym oczom ukazał się od razu. Zaczęliśmy z grubego C. Zaczęliśmy od sumo. Golasek 23 kilo, zresztą widzieliście już na materiale. Niedługo trzeba było czekać na kolejną rybkę, tym razem pełnołuski, 19600. No i później nocka, tak? Pierwsza nocka. Znowu branie, tym razem leszcz. Też taki spory, no jak na uroczysko przystało chyba. Około 3 kilo. Na 3 kilo, nie? Taki. No, ja myślę, że koło czwórki mógł mieć. No, nie ważyliśmy. No i później jeszcze karpik ósemeczka, tak? U mnie wpadł tak na zakończenie nocki.
Później zrobiło się bardzo zimno, Mariusz miał branie. O czwartej? Tak. O czwartej Mariusz miał branie. No ryba weszła gdzieś w zaczep. Pojechało, ale ryba weszła w zaczep. No i niestety się nie udało rybki wyciągnąć. No i cóż, no troszkę zmarzliśmy tej nocy. Następnego dnia już wzięliśmy się troszkę bardziej do roboty. Od rana praktycznie do popołudnia cisza. Cisza, ja już straciłem nadzieję, że w ogóle cokolwiek złowię. Chociaż tak naprawdę pierwszego dnia strasznie zbagatelizowałem tą naszą zasiadkę, bo zamiast się przygotować jak zwykle się przygotowuje, no to po prostu tak posypałem sobie tylko kilka kulek. Dodałem tylko peletu i tak wywiozłem zestaw. No. No i niestety to nie zaowocowało. No, tutaj trzeba jednak troszkę więcej się postarać, bo ta ryba jest przyzwyczajona do ciągłych zawodów i ciągłego dobrego żarcia tak naprawdę. Orzecha tygrysiego. No, tu też sypią bardzo dużo tego aqua alertu. No tak, ale już druga nocka, znaczy druga doba, już zmieniłeś taktykę. Zresztą widzieliście, że już to wyglądało troszkę inaczej. No i dało efekty. Teraz może ty opowiedz o swojej, bo później była twoja, tak? Tak. W harmonogramie. Tak, że ja złowiłem jedną rybkę. Dobrze, że chociaż jedną. 16 chyba 600 miała. Tak. No też bardzo ładny karp. Też się cieszę, bo to jest największy karp tak naprawdę z tego sezonu. I co? No i co? I ja myślę, że ja przyjadę tutaj. Ja przyjadę jeszcze w tym miesiącu. Pod koniec miesiąca. Tak, na zawody. No i mam nadzieję, że ta 20 wreszcie wyjedzie. Druga 20 w moim życiu. No i później co? No i ostatnia nocka, tak? Jak to mówią, noc cudów. Tak. No i cóż, jedna rybka. Pinokie dwa. A nie, tak, ale na początku był ten karp chyba, nie? Tak. Chyba tak, był karp najpierw. Tak. O trzeciej w nocy była mega rola, ja myślałem, że się kołowrot tak zapali. A ja w ogóle tak spałem twardo, że nawet nie słyszałem tej roli. Dopiero on mi zapukał i mnie obudził. No i... I kolejne PB pobite. Tak, no kolejne PB pełnouskiego, tak? Nie miałem jeszcze takiego pełnouskiego. 21500 chyba, tak? Tak, już ma dwie dwudziestki, tak, już ma na koncie, także... Pierwsze dwie dwudziestki, pierwsza dwudziestka i od razu dwie na jednej zasiadce, więc jestem zadowolony. No też bym był. Obiecał mi, że dzisiaj będzie bez szapki. O. Mogę zdjąć. No to bym nigdy nie widział bez szapki, tylko... No. No i dobra, i co? Później jeszcze dwa pinokie wjechały. 12-11 kilo. Myślałem, że to leży w ogóle. Branie było praktycznie dwa piki. I stało, tak? Miałem nie ściągać, ale ściągnąłem. Okazało się, że jest jesiotr. No i później po... A, później w ogóle ten drugi jesiotr ma już się poszedł kąpać. Wjechał ten drugi. Też nieduży, 11 kilo około. Tak, jakby się okazało, że przychodzę, a tam 30 jest, to już bym w ogóle chyba się wykąpał w stawie. Nie no, żartuję. Fajnie. No ogólnie to chyba bardzo mi się podobało, tak? Nie, bardzo fajna zasiadka. Myślę, że to powtórzymy, nie? Na pewno. Myślę, że nie w tym roku, ale myślę, że może w następnym to troszkę będzie więcej czasu, więc może się wybierzemy, nie? Myślę, że się wybierzemy i to jeszcze nie raz. Także namawiam Kamila, żeby otworzył sobie na TikToku kanał, czy na YouTubie to na razie nie będzie chciał, ale na TikToku niech zacznie od TikToka. Bo wczoraj prowadziliśmy live'a i powiem wam, że całkiem dobrze mu doszło. No, skończyliśmy której o pierwszej. No, gdzieś. 3 godziny mieliśmy live'a. No. Także pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. Tak, także mordeczki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wracamy przed nami ile? 300 kilometrów? Niecałe. Tak, 300 kilometrów. I jedziemy głodni, bo nie zjedliśmy się na nie nawet. Tak jest. Także zapraszam, poproszę o subskrypcję. Tak, subskrybujcie. Tak, i dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. A jak wam się nie podobało, to też dajcie łapkę w górę. Jak ktoś dotrwał do końca oczywiście. Tak jest. Dobra, to co? No. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Narka. A teraz zobaczcie, w ogóle głos się nagrywał. Bo jak się nie nagrał.
Czyli zatrzymam, ale nie? Zobacz, nie, zobacz, przejdź z tamtej strony i zobacz, czy w ogóle się nagrywa głos. Na tym. Mów coś. Mówię coś. Cały czas? Raz, raz. Detka.